Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: jak on może nam dać swoje ciało na pożywienie? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział, ucząc w synagodze w Kafarnaum. Moje ciało za życie świata, mówi Jezus. Byśmy je posiadali, on daje siebie. On jest mądrością życia, czyli myślenia, patrzenia, pamiętania. Gdy coś z tego zaczyna się sypać, to oznacza, że w tym wszystkim nie ma istoty Jego samego. Gdzie nie ma Jezusa, tym się człowiek nie pożywi, nie nasyci, nie zaspokoi. Życie w myśleniu to odkrywanie prawdy, szukanie jej, pasja poznawania i kochania. Tak, gdzie jest odpowiedzialność, szukanie, entuzjazm, tam jest życie, Boże życie, tam jest Chrystus. Żydzi pytali, jak on może nam dać swoje ciało na pożywienie. Człowiek pyta człowieka zamiast Boga, który jest przed nim. Problem w tym, że oni nie są przed nim. Można pytać kogoś, kto nigdy mi nie odpowie, gdyż nie ma w sobie odpowiedzi na problem będący moim niepokojem. Mądrość, do której dorastamy, to pytanie Boga i cierpliwe czekanie na Jego odpowiedź. Słuchanie jest czekaniem na słowo od Pana. Wydaje się, że człowiek zna Boga. Podejrzliwość wobec Niego, wobec Boga, jest demoniczną siłą w człowieku. Jest oskarżeniem bez podstaw, bez wysłuchania racji tego, którego podejrzewam. Dalej Jezus mówi: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Ciało i krew, życie Jezusa, w tym jest Jego miłość, Jego troska, czułość, oddanie, pamiętanie i przebaczanie. To jest Jego pokarm dla mnie. Prawdziwy pokarm to jest ten, który zaspokaja wszelkie pragnienia. Spożywanie ciała i krwi Jezusa sprowadza na człowieka inne poszukiwania, inne cele, inne od dotychczasowych dążenia. Szukajcie tego, co w górze. Dążcie do tego, co w górze.